Witajcie drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku będziemy obstawiać sobie tutaj filma. I drodzy Państwo, teraz jeszcze chciałbym tutaj informację dać, że obstawiliśmy Hypemana, dokładnie Maciek, który jest za kamerą. Obstawiliśmy 35 zł, wujeczkę tam do tyłu byliśmy. I teraz również będziemy obstawiać. Jestem ciekaw jak tutaj, czy Maciek tutaj będzie na plusie. O, w ten sposób. Pierwszą walkę to jest Piotr Pająk, to jest Alan Kwieciński. Pająk to, nie wiem czy go kojarzycie, taki podróżnik, on generalnie po całym świecie podróżuje. W tej walce obstawiam Alan Kwieciński. Alan Kwieciński walczył już na pewno raz, pamiętam, że walczył. Tak? Na gali. A nie pamiętam jakiej, ale pamiętam, że walczył. I nawet pamiętam, że wygrał. Piotr Pająk na pewno jest ciężki. On ma takie dziary jak róża chyba. Alan mi się wydaje, że jest właśnie chudszy i sylwetkę ma zrobioną. Tak, więc obstawiamy, że wygra Alan. Więc teraz lecimy do następnej pozycji. Czyli Michał Goła i Mikołaj Śmieszek. No to mogę się wypowiedzieć, że ja ani ten nie walczył jeszcze na żadnej gali Fame MMA. Michał Goła, wiadomo, jest byłym chłopakiem dziewczyny, która już walczyła na gali Fame MMA z Linky Master. No i on powiedział, że jeśli dadzą mu dobrego przeciwnika, to zawalczy. No i padło na Mikołaja Śmieszka. No to teraz Arab, który walczył Gizo już, zamiast Popka, bo Popek niestety miał kontuzję. I walczy on z Łukaszem Lupą. Obaj już walczyli na gali Fame MMA. Tak. Arab na pewno jest ciężki. Rozwalił tutaj Gizo. Drodzy Państwo, nie mamy tutaj gabarytów, czyli wzrostu i wagi. Gdyż po prostu nagrywamy ten odcinek wcześniej, a ważenie zawsze jest dzień przed galą chyba. Także bazować na danych, które widzimy w szczerze. Także Arab jest ciężki. Z Gizo wygrał Arab. Tak. Lupa, jeśli dobrze pamiętam, to przegrał z Mielonidasem, nie? Bo walczyli. Chyba właśnie przegrał walkę, więc ja obstawiam, że wygra Arab. O, i teraz tak. Amadeusz Ferrari Roślik, VS. Mateusz Haribo Gąsiewski. Mateusz Haribo Gąsiewski ma 185 cm. Wzrostu? Jest w miarę dobrym wynikiem. No wysoki jest, nie? A jeśli chodzi o Ferrariego, to mi się wydaje, że podobnie lub troszeczkę niższy jest. Ferrari jest znany z live'ów niektórych oraz na właśnie galach Fame MMA. I ja tutaj bym obstawił na Ferrariego, aczkolwiek na pewno na niego kurs będzie niski. Na pewno będzie jeden przecinek coś, nie będzie wyżej niż 1,5. Więc nie wiem, czy będzie sens na niego obstawiać, bo jednak jak na takiego Mateusza Haribo będzie na przykład, nie wiem, 6-0, tak? Czy 7. Jak się na to postawi na przykład 5 zł, tak? No to 5 razy te 7 czy 6, no to wychodzi załóżmy te 35, nie? Ale tutaj na pewno underdogiem będzie ten Haribo. Ale co do wagi, Ferrari jest chyba cięższy, lepiej zbudowany. Mi się wydaje, że podobno tutaj, podobnie jakby gabarytowo są. A tutaj Ferrari waży 83 kg. Ma 178 cm, czyli jest o 7 cm niższy niż jego przeciwnik, co to jest na pewno jakimś minusem. Przechodzimy do następnej walki. To jest Ambro i Hassi. Znani są z tego, że walczyli już na galach Fame MMA. Tak, już niejednokrotnie walczyli. Oba, jeśli dobrze wiem, to wygrali. Tutaj Ambroziak ma 32 lata, 182 cm wzrostu oraz 78 kg wagi, co jest w miarę przystępnym wynikiem. A jeśli chodzi o jego przeciwnika, pisałem, proszę Państwa, Hassi wzrost i waga, Mateusz Krzyżanowski, nie wiem, 131 cm, tak, to minimum. Dowiedziałem się, że Kamil Hassan ma 178 cm wzrostu, czyli jeśli się nie mylę, to tyle samo co jego przeciwnik. W dużej mierze zależy od ich wytrenowania. Bardzo dużo walk mieli z tego, co kojarzę. Gdybym miał postawić przed pieniądze, to postawiłbym na Hassiego. Kolejna walka to Dawid Marczyński oraz Adrian Polak-Polański. Obydwaj już walczyli na galach. Walczyli, dobrze jeśli pamiętam, to 3 razy. Raz walczyli w USA i wtedy wygrał Polak, a tak to 2 razy wygrał Dawid. To jest w ogóle kontynuacja ciągu walk. Jeśli miałbym postawić już pieniądze, to postawiłbym na Dawida Marczyńskiego. Po pierwsze wzrost. Dawid to bocian. Pozdrawiam Kaspra. Po pierwsze jest wysoki, no w końcu to bocian. I ma też duży zasięg rąk. Mógłby na spokojnie zadać cios. Jeśli chodzi o wagę, na pewno bardzo mało waży. Z zdjęcia w ogóle jest bardzo chudy. I tutaj jeśli chodzi o Adriana Polaka, wydaje mi się, że on więcej waży. Natomiast jeśli chodzi o wzrost, jest niższy. Wyczytałem, że ma 73 kg około. Oczywiście to są dane stare, także to wszystko mogło ulec zmianie. Ale wzrostu ma 175. Wzrost raczej jest pewną informacją.
Dawid na pewno trenuje też już bardzo długo. No w końcu ile Polak... Dawid zmierzył, znaczy stoczył już walk, tak, na gali Fame MMA. Polak również tam gdzieś w Tajlandii, słyszałem, że trenował. Dobrze, teraz będzie walka o pas mistrzowski kobiet. Walczy tutaj Kamila Wybrańczyk oraz dobrze znana wszystkim Marta Linkiewicz. I Marta Linkiewicz stoczyła już na pewno... Stoczyła dwie walki na gali Fame MMA i te dwie walki to były wygrane. Kamila Wybrańczyk już... Jedną walkę na gali Fame MMA stoczyła z Zusie i to była walka zwycięska. Na Fame MMA 9 to była poprzednia gala. Ja bym postawił na Kamilę Wybrańczyk. Szczerze nie wiem kompletnie z jakiego powodu miałbym na nią postawić. Mniejszy kurs jest. Nie wiem, że ładniejszy jest. Po pierwsze, no na pewno ma męża, tak, który walczy w boksie. Po drugie, no też jest duży hejt na tutaj Martę Linkiewicz, jeśli dobrze pamiętam. A więc tutaj Kamila Wybrańczyk, Kamiszka, bardzo niska, ma 162 cm wzrostu. Co do Marty Linkiewicz, to Marta Linkiewicz ma... jest na pewno wyższa z tego, co mi się wydaje. Marta Linkiewicz ma 23 lata, to 70 cm wzrostu, około gdzieś 60-70 tej wagi. W następnej walce uczestniczą Mateusz Morański uczestniczy oraz Arkadiusz Aroj Tańcura. Możecie kojarzyć ich z Lombardu. Lombard czy pod zasad taki serial jest. Nie wiem, o co on szczerze oni się pokusili. Chcecie widzieć, na głównej mogą wam się wyświetlić historia z kebabem oraz jesteś frajerem. Tańcula więcej trenuje, ale jest lepiej zbudowany. Co do Mateusza Morańskiego... Mało o nim wiemy. Ma 86 kg na swoim koncie, 23 lata oraz 182 cm wzrostu. Aroj co do wzrostu ma 183 cm, czyli centymetr więcej niż jego przeciwnik, oraz 90 kilogramów waży. Gabartowo są podobni, stawiałbym na Tańcule, jakbym miał na kogoś postawić. Również postawiałbym tutaj na Aroja Tańcule. A więc teraz dubiel walczy i Czaro. Czaro, kickboxing, coś tam, nadal trenuje koszykówkę, coś tam. No i on jest Steamoik. 172 cm wzrostu oraz waga 77 kilogramów, te dane są z 30 marca? No to tak, Marcin Dubiel jest na pewno znany z różnych pranków na YouTubie. Teraz jest najprawdopodobniej w związku z lekcji. Kurwa, Mariola! No wyjdź Mariolę, kurwa! Marcin Dubiel też jest znany z różnych akcji w Kenii. Oraz z zegarków na Instastory, z tego skamu, z tego szpinku z AliExpress? Dokładnie. Marcin Dubiel ma 25 lat, ma 183 cm wzrostu i waży 84 kg. Oraz walczył już na gali Fame MMA z Kacperem Błońskim, którą przegrał. Czyli troszeczkę więcej niż Czaro. A więc teraz walka wieczoru. Cassius Don Casio Życiński kontra Norman Parke. Don Casio jest znany z wielu walk na gali Fame MMA. Na YouTube coś tam streamuje oraz on mówił na konferencjach, że jest bardzo pewny siebie. Casio już wygrał praktycznie wszystkie walki na gali Fame MMA. A jeśli chodzi o Normana Parke, też pałkę, to on w UFC walczy. Tam chciał, żeby Casio rzucił do niego wagę. Dla niego, tak jak to on mówi, easy money. Norman Parke, znany jako Pałka, walczy w UFC. I właśnie tutaj jestem bardzo ciekaw kursów, ponieważ ten Casio, wiadomo, w Polsce jest znany. Może dużo zagranicznych osób będzie oglądać Kale Fima 10, gdyż no, Norman Pałkę jest chyba z USA. Jest bardzo jestem ciekaw tutaj kursów, no ale nie ukrywając, wiadomo, no nie ukrywajmy, ale... No UFC to jest UFC, tak? Tak. Więc ja bym postawił na Normana Parkę, aka Pałkę. A więc drodzy Państwo, dziękujemy za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, nie zapomnijcie łapeczki, w górę. Subika, jak Wam się podobał materiał, chcecie oglądać nas więcej, to dzwoneczek też tam możecie strzelić. No i tyle. Miłego dzięka. Na raz. Pa, pa.